Witajcie kochani. Z zamiarem nagrania filmu o tematyce, którą zaraz wam przybliżę, może by tak, że borykam się już od dłuższego czasu. Otóż chciałam ten film nagrać dużo wcześniej. Niemniej jednak sprawa, o której będę mówić, przedłuża się szokująco w czasie i przybiera niejako polityczny wymiar. Otóż o co chodzi? Mniej więcej około półtora roku temu zostałam wmanewrowana, wciągnięta w cywilny proces sądowy. Żyjąc sobie swoim życiem niezwykle szczęśliwym, ekstatycznym, nie krzywdząc nikogo, nagle poinformowano mnie, że jestem uczestnikiem procesu, gdzie to jestem nawet nie podejrzana, ani też nie oskarżona, bo jest to sprawa cywilna. Niemniej jednak gdzieś tam podejrzewa się i zakłada się, że moim podejściem wychowawczym zagraża mojemu synkowi, czy też krzywdzę mojego ukochanego synka. Jakby zarzucono mi, że moje podejście rodzicielskie, moje podejście macierzyńskie jest tak, funkcjonuje tak na obrzeżach normy przyjętej w polskiej obyczajowości, że jest zatrważające na tyle, że aż postanowiono nadzorować je nadzorem kuratorskim. I to się wszystko zadziało bardzo szybko. Trudno powiedzieć, jaki jest zalążek tego wszystkiego, od czego tak naprawdę się zaczęło. Czy to było na bazie jakiegoś donosu, ponieważ działając w mediach publicznych spotykam się z ogromnym oporem co do mojego macierzyństwa. Oczywiście równocześnie spotykam się z ogromnym podziwem i wręcz stałam się rodzajem luminarza na polu świadomego rodzicielstwa, tak zwanego rodzicielstwa bliskości, który jest w służbie dziecku i służbie jego dobrostanowi, bardzo szeroko pojętemu. Ale równocześnie, jak już wspomniałam, jest spora grupa oporu. I trudno powiedzieć, czy ktoś z tych ludzi doniósł na mnie, na policję i pokazał, wskazał filmy w internecie, które to budzą taką kontrowersję, gdzie ja pokazuję cudowne, naturalne rodzicielstwo bliskości i które to filmy wzbudzają absolutny zachwyt, poruszają, wzruszają jednych, a bardzo niepokoją i zatrważają innych. I ta grupa, których to niepokoi, zatrważa, właśnie ktoś z nich prawdopodobnie dokonał donosu, lub też źródło tego wszystkiego jest jeszcze gdzie indziej. Trudno powiedzieć, ta sprawa staje się już tak spora, tak publiczna i tak polityczna, że wydaje mi się, że za tym stoi ktoś, czy cała grupa, dużo większa niż tylko jakaś jedna osoba, która dokonała donosu. Wydaje mi się, że, a raczej jestem pewna, że moje działania rodzicielskie bardzo przeszkadzają całemu systemowi polskiemu, całej obyczajowości, szczególnie tej katolickiej, ale nie tylko, bo świeckie osoby również nie mają zrozumienia dla tego, co robię, mimo to, że widzą przeszczęśliwe, absolutnie zdrowe moje dziecko. Więc cóż, półtora roku temu pojawiła się w moim domu policja, zostałam przesłuchana na komisariacie, po czym w ciągu kilku dni po tym przesłuchaniu dostałam nakaz, informację z sądu, bardzo taką zatrwożoną, z wykrzyknikami, że na posiedzeniu niejawnym ustanowiono mi kuratora, ponieważ istnieje bardzo duże podejrzenie, że moje dziecko jest zagrożone. I tutaj podano argumentację taką, że umieszczam w sieci filmy dwuznaczne, które gdzieś tam idą w kierunku orgii seksualnych wręcz.
z podtekstem pedofilskim, pornograficznym. Również zaniepokoiło ich to, że moje dziecko nie ma karty lekarskiej, bo oczywiście nigdy nie choruje, a po drugie cały system farmaceutyczno-medyczny jest nam szkodzący, a nie wspierający, ale to zupełnie inna tematyka. Również podano to, że moje dziecko nie chodzi do przedszkola, że cóż jeszcze, że prawdopodobnie izoluje moje dziecko i cała absurdalny zbiór argumentów przeciwko absolutnie naturalnemu, przepięknemu rodzicielstwu bliskości, miłości, suwerenności, takiemu, które jest podziwiane na świecie, a w Polsce u nas jest uważane za przestępcze wręcz. A jeszcze podano kwestię tego, że nie szczepię mojego dziecka i tak dalej, więc jasno w tym wyjaśnieniu tych podstaw prawnych, które są absolutnie grząskie, które są absolutnie niejasne, jakby zakwestionowano całokształt tego, co robię, jako niezgodne z polską obyczajowością. Nawet zakwestionowano sposób ubioru mojego dziecka i mnie. Zakwestionowano jako obsceniczny, nieobyczajny, jako zagrażający. I sprawa się ciągnie od półtora roku. Na początku ja pomyślałam, że to jest jakiś żart, jakiś niesmaczny, przykry żart systemowy. Niemniej tak okazało się, że żartem to nie jest i system bardzo poważnie traktuje moją osobę jako rodzaj zagrożenia dla mojego dziecka, a ja odczuwam, że odbiera mnie bardziej jako zagrożenie dla całego systemu, jako rodzaj liderki swoistej rewolucji miłości, która no, siłą rzeczy jest w opozycji do systemu, który mniej lub bardziej przeciw miłości jest, występuje przeciw naturze człowieka, działa na bazie strachu, działa na bazie opresji, działa na bazie kary i generalnie zniewalania człowieka. Ja reprezentuję coś odwrotnego, działam na bazie miłości, działam na bazie wolności, działam na bazie absolutnego zaufania wewnętrznemu prowadzeniu. Nie mam żadnych cudzych bogów przede mną, ani żadnych autorytetów, a już na pewno nie systemowych i nie tych uznanych w naszym kraju za klasyczne autorytety. Więc sprawa się ciągnie, kurator został przyznany, który odwiedza mnie dość regularnie, po czym w ciągu kilku miesięcy odbyło się przesłuchanie w Bielskim Rodejka, czyli ośrodku diagnostycznym, diagnozującym rodziny, czy są wychowawczo zdolne i czy im odebrać dzieci, czy nie. Przesłuchanie to było brutalne, było żenujące, insynuowano mi po prostu oszczercze, absolutnie pokrętne rzeczy dotyczące mojego rodzicielstwa, po czym odbyła się rozprawa po, zdaje się, 8 miesiącach, którą ja byłam pewna, że to będzie rozprawa zakończająca, tym bardziej, że opinie kuratora były pozytywne, opinie psychologów też relatywnie pozytywne, znaczy nie wskazywały na jakieś naruszenia i nie wskazywały na to, że moje dziecko cierpi. Niemniej jednak na tej rozprawie pani prokurator usilnie nalegała na to, żeby sprawę kontynuować, twierdząc, że ona jest pewna, że moja relacja z moim dzieckiem jest zaburzona na tle seksualnym i zażądała spotkania z biegłym seksuologiem. I mimo mojego weta sędzina przyjęła to żądanie i sprawa się rozciągnęła o następny rok. Spotkanie z seksuologiem się nie odbyło, ponieważ seksuolog wydał opinię bez spotkania ze mną, co jest również absolutnym bezprawiem na bazie tendencyjnych akt. Niemniej jednak opinia ta była relatywnie pozytywna, ani nie specyficznie negatywna, ani nie w 100% pozytywna, ale raczej nie stwierdzająca nadużyć czy zaburzenia relacji naszej.
Ja jednak również od tej opinii się odwołałam, bo nie wyobrażam sobie, żeby seksuolog mógł wydać opinię, nie spotkawszy się ze mną, więc poprosiłam o spotkanie. To oczywiście znowu trwało kilka miesięcy. I na to spotkanie wezwano mnie do Warszawy. Był to środek zimy. Wezwano mnie na mój koszt z małym dzieckiem przez całą Polskę. I na co ja też się nie zgodziłam, bo uważam, że jest absolutnie etyczną sytuacją ciągać mnie przez całą Polskę, czy też 2/3 Polski z małym dzieckiem zimnie na mój koszt na półgodzinne czy godzinne spotkanie z urzędnikiem państwowym. Więc tak też napisałam i sąd wyraził wielkie oburzenie, że jak śmiałam w ogóle się temu przeciwstawić i nie stawić się na to spotkanie. I wyznaczono termin rozprawy, która odbyła się kilka dni temu, w czwartek ubiegły. I na tej rozprawie już też praktycznie w 100% liczyłam na to, że rozprawa będzie konkludująca, zamykająca tą skandaliczną farsę, tą sprawę. Niemniej jednak pani prokurator jeszcze bardziej była zacietrzewiona, zaczęła wciągać to moją rodzinę, moją matkę, powołała ją na świadka. Cóż jeszcze, dalej kontynuowała presję w kierunku spotkania z rzeczoznawcą, czyli z biegłym seksuologiem, mimo to, że opinia, tak jak mówię, jest relatywnie pozytywna. I sprawa się kontynuuje już 1,5 roku. Na to spotkanie z seksuologiem wybieram się, jeszcze nie wiem, kiedy będzie jego termin. Niemniej jednak pokrótce tak to wygląda. I cóż mogę rzec? Jest to sprawa niezwykle podejrzana. Sam kurator, który mnie odwiedza, jest zszokowany całą tą sytuacją. Podając raporty comiesięczne, że moje dziecko jest zdrowe, że żyjemy w pięknych warunkach, że żyjemy wspaniałym życiem, mimo to sprawa jest kontynuowana, więc jest to sprawa bardzo, bardzo gdzieś komuś przeszkadza, a może przeszkadza właśnie całemu kolektywnemu systemowi, który drży na widok osoby o takiej mocy, o takiej suwerenności, o takiej wolności. I sprawa jest kontynuowana, tak jak mówię, na bazie bardzo grząskich podstaw prawnych i tak naprawdę w zasadzie w polskim systemie każdego można postawić pod sąd, zwyczajnie za to, że żyje, więc nawet można tak powiedzieć, że o ile jest człowiek, to znajdzie się na niego paragraf. No i tak też jest w moim przypadku. Jestem nękana, jestem w pewnym sensie szykanowana, straszy się mnie odebraniem mi dziecka. I cóż jeszcze mogę rzec? Ja odczuwam, abstrahując od tej strony takiej oczywistej, jest to jeszcze kwestia gdzieś tam łączności tej sprawy z moim dzieciństwem, bowiem pochodzę z bardzo patologicznej rodziny, gdzie przemoc, chłód emocjonalny, ogromna opresja i separacja od bliskości, od piersi matki, od jakiegokolwiek kontaktu i zrozumienia z jej strony i całej rodziny była na porządku dziennym, więc jakoby ten proces jest przybliżeniem tamtej energetyki w kierunku uleczenia jej. Tak, ja to odczuwam. I ponieważ wtedy jako dziecko bronić się nie mogłam, ponieważ opresja występowała ze strony potężnych osób, od których byłam zależna, to tak teraz jasno i otwarcie mogę stanąć w polu miłości, mogę powiedzieć nie, stop, dalej iść nie możecie. Nie możecie mnie skrzywdzić, nie możecie naruszyć integralności mojego ciała, mojego życia i mogę zrobić bardzo wiele, więc jest to jakby sposób wszechświata na możliwość integracji i dopełnienia tego, co się zadziało w moim dzieciństwie, a również uleczenia i transformacji. I też w tym kierunku działam, tak to odbierając i otwierając moje serce na cały ten proces i funkcjonując w polu miłości, nie wchodząc w pole strachu, mimo to, że strach się pojawia, jest to gdzieś naturalne,
jeżeli chodzi o protekcję i ochronę dziecka, jeżeli jest się matką. Niemniej jednak ja trzymam go gdzieś tam w sposób taki, aby nie dominował tego, co się dzieje, i bo tylko właśnie o to chodzi systemowi, żebym zaczęła się bać i wtedy on ma większą kontrolę nade mną. Do czego zresztą chciałam też gdzieś tam na marginesie, co chciałam dodać, że przeciętny polski rodzic jest absolutnie przerażony. Jak ja spotykam rodziców, oni się o wszystko boją. Wszystkie decyzje, które podejmują, są z poziomu strachu. Nie zważając na to, co czuje dziecko, jak jest okaleczane, jaka jest jego opresja, po prostu robią wszystko to, co system, na co system wskazuje, i ogólnie jaka jest presja społeczna, bo się boją, że dziecko właśnie zostanie im zabrane, czy będą mieli właśnie nadzór kuratorski, tak jak ja. A o to tylko chodzi systemowi, żeby nas właśnie zastraszać, żeby nas kontrolować strachem, żeby nasze dzieci były uciskane i żeby wyrastały do takich samych wystraszonych dorosłych. Ja się temu przeciwstawiłam, a tak naprawdę nie miałam się czemu przeciwstawiać, bo po prostu strach nie jest moją naturą. Moją naturą jest odwaga, moją naturą jest miłość, moją naturą jest suwerenność, moją naturą jest świadomość, która w zasadzie, może źle pokazałam, to gdzieś jest jakiś nawyk, że świadomość jest tu, w moim odczuciu i wiedzy, świadomość jest tu. Więc jeżeli jesteśmy w połączeniu z sercem, to mamy dostęp do ogromnej wiedzy, do ogromnej mocy, do ogromnej świadomości, a przeciętny człowiek w cywilizacji, a szczególnie w polskiej rzeczywistości, jest od serca odcięty, więc on ma głowę pełną jakiejś akademickiej wiedzy, czy też wiedzy z telewizji, która jest bardzo chwiejna i która nie jest tą autentyczną mądrością, która płynie z serca, która płynie z całej przestrzeni globalnej, kosmicznej, że tak powiem. Więc ja temu strachowi się nie poddaję i nigdy nie poddam. I funkcjonuje tak, aby całą tą sprawę objąć miłością, całą tą sprawę objąć moją mocą i zasilić ją obfitością, którą ja i mój synek reprezentujemy. Bo wszyscy ci, którzy nas atakują, działają z pozycji ogromnego strachu i ogromnego braku. Braku, który został im narzucony w dzieciństwie. Braku bliskości, braku miłości, braku poczucia bezpieczeństwa, braku ciepła, braku współczucia, braku uwagi, braku bliskości fizycznej. Więc ten cały brak spowodował taką wyrwę w ich całej istocie, że ta wyrwa zapełniła się strachem, bo jeżeli pojawia się taki ból, takie cierpienie, taka wyrwa, to wtedy w zasadzie nie może je to niczym innym zapełnić niż strachem u większości ludzi. W moim przypadku było inaczej, ale to są tacy ludzie jak ja, w pewnym sensie są wyjątkami. Trudno powiedzieć, od czego to do końca zależy, ale moja wyrwa, schizma, która pojawiła się w moim ciele, ból i cierpienie, napełniło mnie w pewnym sensie jeszcze większą wolą odkrycia prawdy o tym wszystkim, co się dzieje, i dążenia w kierunku miłości. Więc to, co chcę wam przekazać, to nie poddajcie się strachowi, nie poddajcie się presji społecznej czy presji systemowej, bo to o to tylko chodzi, żeby się poddać właśnie, żeby żyć w strachu, i to tylko zasila cały system i całą tą strukturę, która nas osłabia, która nas zniwala. A jeżeli mimo strachu zadziałacie ogromną mocą, miłością, to będziecie właśnie wzmacniać to, co jest właściwe, a osłabiać to, co jest krzywdzące. Więc co jeszcze chcę powiedzieć, że coś na temat miłości jeszcze chciałam wspomnieć. Miłość jest największą siłą, jaka istnieje we wszechświecie. I systemowi, i jakby tak
zwanej ciemnej stronie tego świata zależy właśnie, żebyśmy w miłości nie żyli, żebyśmy w miłości nie czuli, żebyśmy miłości nie otrzymywali, żebyśmy się nią nie dzielili. Więc dlatego też między innymi tak bardzo mnie system atakuje, bo wie, że to, co ja robię, to jest swoista rewolucja i pociągam za to, za tą rewolucją setki, tysiące już ludzi z całego świata, którzy są zainspirowani, zafascynowani tym, co robię, szczególnie moją odwagą. Więc jeżeli chcecie wyjść z opresji, którą czujecie, wyjść z takiego podskórnego strachu, który nieustannie czujecie, powinniście, czy też musicie działać pomimo strachu, przekraczać własne lęki, iść za odwagą i za miłością i ten system będzie się transformował. Ja Wam bardzo dziękuję za wsparcie, jest ono niesamowite, jest ono poruszające moje serce, jest wzruszające, jest głęboko również uzdrawiające to, co było gdzieś tam zaszczepione w moim dzieciństwie, w moją istotę, że świat jest niebezpieczny, że świat nie daje wsparcia, a teraz świat daje mi przepiękne wsparcie, przepiękne zrozumienie, oczywiście mówię tu o pewnej części świata, niemniej jednak ta część jest i ta część jest potężna, ta część jest, ma ogromną siłę i czym więcej nas będzie, czym więcej nas będzie odważnie kroczyć tą ścieżką, pokazywać się z nią publicznie, tym bardziej zasilimy całą tą transformację, która jest wynikiem kolektywnego wołania przez pokolenie, kolektywnego wołania nas wszystkich, którzy byliśmy w opresji, którzy żyliśmy w uciśnieniu jako dzieci, jako dorośli. Teraz chcemy zmian dla naszych dzieci, chcemy zmiany dla dzieci na całym świecie. Więc moja sprawa nie jest tylko moją prywatną sprawą, jest to sprawa nas wszystkich. I tych świadomych, i tych nieświadomych, mimo to, że ci nieświadomi jeszcze o tym nie wiedzą. Jest to sprawa całego świata, jest to sprawa zmiany paradygmatu, uciśniania dzieci, opresji dzieci, kontroli dzieci, traktowania dzieci jako zupełnie nieświadome osoby, którym trzeba wszystko narzucić, nakazać i zakazać, w paradygmat absolutnego zaufania, w paradygmat współczucia, bezgranicznej, bezwarunkowej miłości, w paradygmat bliskości, ciepła, paradygmat podążania za naturą dziecka i naturą naszego istnienia. Stało się to ogromną, cudowną misją, cudowną ścieżką, rewolucją. I tak naprawdę ostatnio czytawszy Camus, natknęłam się właśnie na jego cytat, który mówi, że życie w miłości i w wolności jest rewolucją, jest buntem samym w sobie, więc poczułam w pełni, że moja egzystencja sama, zwyczajna w cudzysłowie, moja egzystencja jest buntem samym w sobie, jest rewolucją samym w sobie, bo w świecie opresji, w świecie braku miłości, w świecie separacji, rozczłonkowania i zarówno na poziomie naszej istoty, odcięcia głowy, od serca, od ciała, ale również na poziomie nas ludzi jako globalnej rodziny, oddzielenie właśnie od piersi matki, oddzielenie od cudownego wspierania się, bezwarunkowego, bezinteresownego. Wszystko stało się interesowne w naszym istnieniu, jest to niezwykle przykre. Interesowne stało się również w rodzinie, wobec naszych dzieci jesteśmy interesowni, nasze dzieci wobec nas, bo tak są nauczone, etc., etc. Więc to, co ja reprezentuję, to jest samo w sobie, jest już rewolucją, jest buntem przeciw temu, co się dzieje. Mimo to, że ja jakby aktywnie nie występuję przeciw systemowi, to sama moja egzystencja jest wystąpieniem przeciw niemu i system tak zareagował, system się wystraszył, system się zatrwożył. Cały matrix, w którym żyjemy, jest roztrzęsiony. Ja wystarczy, że wyjdę z moim dzieckiem na ulicę, to już jakby drży w podstawach cała ta skostniała struktura opresji.
Więc co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Wspierajmy się, kochani, nie bójmy się, nie ma odwrotu od tego, co zaszło, nic nas nie zatrzyma, system bardzo się boi, ja wysyłam mu miłość i ma jeszcze wiele z osób systemowych, ma jeszcze czas, żeby przejść na drogę światła, drogę miłości. Ja nikogo nie nienawidzę, nikomu nie chcę zaszkodzić, niemniej jednak mimo, a może przede wszystkim dlatego, że jestem w polu miłości i wysyłam miłość, nie poddam się opresji i zrobię wszystko, żeby moje dziecko jakie to jest słowo, nie zachować, ale aby moje dziecko ochronić przed opresją systemową i od tymi absurdami i paranoją, którą system chce mi wmówić, więc kocham całą tą ciemność i tą opresję, niemniej jednak absolutnie się jej nie poddam. I biorę odpowiedzialność za to, że całą tą sprawę przyciągnęła moja energia, która jest jeszcze niezaleczona. Jeszcze pewne aspekty mnie uciśnione, krzyczące uwolnienie, o zauważenie, ból, który we mnie wciąż gdzieś tam goreje z dzieciństwa, przyciągnął tą sytuację, aby mogło zajść uleczenie, aby mogło zajść uzdrowienie. Także jak najbardziej biorę za to odpowiedzialność, zresztą uwielbiam brać odpowiedzialność, biorę za wszystko odpowiedzialność, to jest cudowne, to jest umacniające za rodzenie mojego dziecka, sama w domu, za pełne wychowanie i wprowadzanie go w życie, cudownie, odpowiedzialność to jest moc, a przeciętny rodzic oddaje całkowicie odpowiedzialność lekarzom, szkołom, kościołom, wszelkim instytucjom, bo się boi, bo nie może wziąć tej odpowiedzialności, bo jest tak zindoktrynowany. Ja wręcz odwrotnie, biorę 100% odpowiedzialność i również za ten proces. Więc dzięki temu procesowi zauważyłam to, co jest we mnie do ukojenia, to, co jest do ukochania, to, co jest do przetransformowania w polu miłości i wiem, że tak się stanie i absolutnie nam nic nie grozi. Niemniej jednak ja jestem w czujności i kroki podejmę intensywniejsze niż do tej pory. Będę w kontakcie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będę zaskarżać całe państwo polskie do Trybunału Sprawiedliwości za nękanie mnie. Być może będę się nawet ubiegać o azyl polityczny w innym kraju, za nękanie mnie, za przekonania. Będę być może zatrudniać prawników dodatkowych, którzy z pasją i oddaniem będą bronić tej sprawy. Także sprawa się zaogniła, ja też zajmę się nią jeszcze intensywniej niż do tej pory, niemniej jednak cały czas z miłością. Także kochani, ja pozostaję w polu miłości, w polu obejmowania tych wszystkich wystraszonych, zacietrzewionych ludzi, którzy jedni z nich zupełnie nie wiedzą, co czynią, po prostu się boją inności, są nietolerancyjni, drudzy dość mocno wiedzą, co czynią, wiedzą, że to jest rewolucja, wiedzą, że mogą, że cały ten system może upaść, więc dlatego używają swoich różnych narzędzi prawnych, żeby móc taką osobę jak ja zatrzymać. Więc cokolwiek ci ludzie czują, cokolwiek przeżywają i cokolwiek na mnie mówią, myślą, obejmuję to absolutną miłością i współczuciem. Bardzo, bardzo życzę im, aby poczuli w swoim sercu obfitość, aby poczuli w swoim sercu miłość, aby poczuli odwagę i wolność, którą ja czuję, bo jest to coś, co daje im w życiu to, czego szukają. Inaczej nie są w stanie tego znaleźć. Może zostawię to tutaj, w tym miejscu. Kochani,
co możemy jeszcze zrobić? Możemy napisać petycję, która mogłaby wpłynąć na zaprzestanie nękania mnie i jakby uwolnienie mnie spod tej opresji, która się dzieje. Możemy podpisać setkami, tysiącami podpisów i przedstawić sądowi, nawet rządowi. Co jeszcze? Zebrać się pod sądem i zrobić coś w rodzaju protestu. Możemy tą sprawę nagłaśniać, gdzie tylko się da. Możemy się bardzo pięknie zebrać, aby pokazać nasze światło, aby pokazać naszą moc, aby pokazać nasze piękno. Przestać je ukrywać, bo czy kwiat ukrywa swoje piękno? Mnie czasem nieświadomi ludzie oskarżają o rodzaj ekshibicjonizmu specyficznego, o rodzaj zadufania, o rodzaj egoizmu, który chełpi się sobą i chce się pokazać. I niech zostaną w swoich przekonaniach. Niemniej jednak ja uważam, że każdy kwiat po prostu otwiera się do słońca, po prostu pokazuje swoje piękno i gdzieś tam wyrazem egotyzmu, egoizmu jest właśnie chowanie się, jest właśnie fałszywy jakiś wstyd, jakaś skromność. Ja się niczego nie wstydzę, ja nie jestem skromna, ja jestem ekstatyczna, jestem otwarta, kocham swoje ciało, kocham swoją duszę, swoje serce, swoją egzystencję fascynującą i do tego Was również zachęcam. Pokażmy swoje piękno, uwielbiajmy się nawzajem, zachwycajmy się sobą nawzajem. Pokażmy swoją indywidualność, która zasila cały kolektyw piękna tego świata. I przede wszystkim przestańmy się bać. Odwaga, och, też piękny cytat jest, zapomniałam jego autora, że wszystko, czego pragniemy, jest po drugiej stronie strachu. Dokładnie tak jest. Moje życie jest tak fascynujące, bo ja jestem po drugiej stronie strachu. Bałam się rodzić moje dziecko sama, niemniej jednak zdecydowawszy się na to mimo strachu, doznałam doznań, o których absolutna większość kobiet w ogóle nie może pomarzyć. I wiele, wiele innych rzeczy, nie szczepiąc mojego dziecka, nie posyłając go do przedszkola, czyli robiąc rzeczy pomimo strachu, pomimo presji systemu, jestem w niewiarygodnej relacji z moim synkiem. Obserwuję niesamowity rozkwit i zdrowie tego dziecka, bo ważyłam się zadziałać pomimo strachu, więc było wszystko, czego pragniemy i o czym marzymy w najskrytszych marzeniach, jest właśnie po drugiej stronie tego strachu. Więc zachęcam Was do odwagi, zachęcam Was do działania pomimo strachu, zachęcam Was do miłości, oczywiście, bo tak naprawdę są tylko dwa bieguny, dwa odczucia na tej ziemi, jest strach i miłość, i pochodne miłości, i pochodne strachu, więc wybierajcie miłość najczęściej, jak tylko to jest możliwe. Otulajcie strach miłością, bo ten strach to jest tylko krzyk waszego wewnętrznego dziecka, które pragnie ukojenia. To dziecko się bardzo boi, tak jak boi się dziecko pani prokurator, pani sędziny, wszystkich tych, którzy mnie oskarżają, szykanują i próbują gdzieś tam zatrzymać. Kochani, ja jestem nie do zatrzymania. Cała rewolucja, która za mną idzie, jest nie do zatrzymania i przemiany są nie do zatrzymania. Jest nas tysiące, miliony na świecie, którzy idą tą ścieżką. Ja jestem tylko jedną z widocznych, może trochę medialnych osób, ale za kotarą mnie jest nas tysiące. I ja wiem, że wy się boicie, ci, którzy nas nie rozumiecie, ale jak przestaniecie się bać i otworzycie się na to, co my robimy, zobaczycie, jakiego doznacie niezwykłego olśnienia i jakiego cudu, jakiej ekstazy życiowej. Ja oczywiście do niczego Was nie zmuszam, nie mam takiego najmniejszego zamiaru, bo w moim polu nie ma żadnej energii, właśnie opresji, przymuszania i energii strachu. W moim polu
tylko jest inspiracja, jest przyzwolenie, jest zrozumienie. I chyba tam na tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję. Nagram filmik, gdzie imiennie będę chciała Wam podziękować wszystkim tym, którzy mnie wspieracie. Nie wiem, czy uda mi się objąć wszystkich, bo jest Was tak wielu. Dostaję tak przepiękne listy, które za każdym razem wywołują łzy wzruszenia, które ciekną po moich policzkach. Jest to coś przepięknego, ta moja odwaga, to moje wyjście do świata z tym, co robię, mimo to, że było tak ryzykowne i tak spotkało się z oporem i z taką sytuacją, z jaką borykam się teraz, to równocześnie właśnie dzięki temu, że wyszłam do świata, doświadczam takiego cudu, takiego wsparcia, jakiego nigdy nie doznałam właśnie, nie wychodząc do ludzi z tym, co robię, więc warto było, niesamowicie warto było. Ja i tak wyszłabym do świata z tym, co robię i nawet gdybym nie spotkała się z uznaniem, to jakby nie ma dla mnie w pewnym sensie większego znaczenia, bo to, co robię, jest moją naturą i jest ścieżką absolutnej miłości, absolutnej świadomości, więc ona nie potrzebuje uznania, ona nie potrzebuje porównywania, ona nie potrzebuje utwierdzania się w tym, co robi. Ona wie, że jest właściwa. Niemniej jednak, jeżeli to uznanie, ten zachwyt płynie, och, to jest to po prostu balsam dla całej mojej istoty i przepiękne to jest. I nie zaprzestajcie tego robić, bo ja każdy list czytam i każdym się zachwycam. A każdą z tych osób, która to pisze, zachwycam się indywidualnie. I oczywiście też wysyłam miłość zarówno osobom, którzy mnie nienawidzą, jak i tym, którzy mnie kochają. A tak naprawdę wszyscy, którzy o mnie myślą, czy myślą negatywnie, czy pozytywnie, mnie zasilają, więc dziękuję Wam wszyscy, którzy mnie nienawidzicie, którzy knujecie przeciw mnie, którzy się mnie boicie i poświęcacie mój czas na wszelkie negatywne myślenie o mnie, zasilacie mnie swoją energią i moja energia rozrasta się, jest jeszcze silniejsza, więc możecie się zastanowić, czy warto, bo działa to na Waszą niekorzyść. Niemniej jednak tak jest i jestem bardzo szczęśliwa, że wyszłam do świata z moją cudowną nowiną i że jest taki oddźwięk. I ja wiem, że wszyscy, którzy idą na gdzieś tam peryferiach funkcjonowania większości, którzy są na ostrzu, że tak powiem, to jest taki piękny zwrot, cutting edge. Tak naprawdę mój znajomy ostatnio wyraził się o mnie, że ja reprezentuję cutting edge wonderful love, czyli taką niesamowitą, wolną miłość na ostrzu noża, czyli gdzieś tam na tych właśnie peryferiach, na tych granicach, gdzie następuje transformacja, gdzie następuje zmiana i moja miłość to właśnie reprezentuje. I ja wiem, że na tych granicach, na tych przestrzeniach transformujących jest dużo kontrowersyjnej energii, jest dużo opozycyjnej, biegunowej energii, która się gdzieś tam próbuje zwalczać. I teraz już wiem, że było to nieuniknione, mimo to, że na początku bardzo mnie zaskoczyło i bardzo zszokowało i bardzo zabolało cała ta sytuacja, całe te oszczerstwa. Niemniej jednak wiem, że to jest nieuniknione i wszyscy my, którzy byliśmy luminarzami zmian, którzy wychodziliśmy w świat z tym, co uważaliśmy za słuszne, doznaliśmy opresji i bólu. Tak? Tak, 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 mamy syneczku. Tak, tak, ale zaraz pójdziemy, tak. Łącznie z Jezusem, Mahatmą Gandhi, Malcolmem X, Rosa Parks i Galileuszem i wieloma ludźmi, którzy podważali istniejące status quo i mam zaszczyt być wśród takich ludzi. Oni wszyscy praktycznie mieli wytaczane procesy sądowe i niektórzy przypłacili to życiem również oczywiście. W moim przypadku tak się nie stanie, ani mojego synka. Niemniej jednak tak się wydarzało.
Więc mam zaszczyt uczestniczyć w tym procesie tak naprawdę. Do tego teraz doszło paradoksalnie, że mogę tak powiedzieć. I jest to dla mnie nobilitujące, że aż jestem tak rewolucyjna, jestem tak potężna, że aż system musi mi wytaczać procesy, żeby próbować mnie zastraszyć, żeby próbować mnie zatrzymać. I tylko osoby potężne, tylko osoby o wielkiej mocy i możliwości zmian i transformacji właśnie w ten sposób są nękane. Także to wszystko mi zasila i cały ten proces również zasila moją ścieżkę. Także jeszcze raz Wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia w polu serca. Namaste. Przepięknie, super.